Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj z panią posłanką przed słynną willą przy ulicy Łowickiej 39A. Willą chyba, która jest znana w każdym polskim domu, dlatego że właśnie tę willę za publiczne pieniądze rozdał swoim politycznym kolegom minister Przemysław Czarnek. Tę willę, którą Państwo widzicie w znakomitej okolicy, pięknej okolicy, drogiej okolicy, gdzie nieruchomości są, podobne nieruchomości, ponad 400-metrowe są do kupienia za 7, 8, 9 milionów złotych. Ta willa została sprzedana za blisko 5,5 miliona złotych. I można byłoby powiedzieć, skoro została sprzedana, to pewnie jest tyle warta, gdyby nie jeden drobny szczegół, że właścicielem tej willi jest Polski Holding Nieruchomości, a nadzorcą tego Polskiego Holdingu Nieruchomości jest pan premier Jacek Sasin. Czyli tak na dobrą sprawę, za publiczne pieniądze, które dał minister Czarnek, kupiona została willa od ministra Jacka Sasina przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież w Fundacji Polska Wielki Projekt zasiadają przedstawiciele PiS-u, pan premier Gliński, parlamentarzyści, Legutko, Krasnodębski, czyli wierchuszka Jarosława Kaczyńskiego zasiada w tej fundacji. I możemy sobie wyobrazić taki scenariusz. Spotykają się panowie Sasin, pan Czarnek, pan Gliński z panem Kaczyńskim przy ulicy Nowogrodzkiej, zastanawiają się, drapiąc sobie głowy, co można zrobić, żeby uwłaszczyć się na polskim majątku, co można zrobić, żeby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek przegranych wyborów, i wpadają na genialny pomysł. Mówią: ty, Czarnek, ogłosisz konkurs, my do tego konkursu przystąpimy, a ty, Jacek, wystawisz na sprzedaż nieruchomość. Co jest zastanawiające? Na stronie internetowej Polskiego Holdingu Nieruchomości w pierwszym zdaniu napisane jest, że ta nieruchomość będzie sprzedawana poza trybem formalnego przetargu. Poza trybem formalnego przetargu to znaczy, że nie będzie żadnych procedur. Będzie podany termin i będzie w tym terminie ktoś mógł złożyć oferty. Ale jak będzie informowana opinia publiczna o tej sprzedaży? Kto będzie o tym informowany? Czy ta informacja będzie powszechna? Czy wszyscy oni będą wiedzieć? Tego nie wiemy. Dlatego dzisiaj z panią posłanką Moniką Falej przygotowaliśmy wystąpienie w formie interwencji poselskiej do pana premiera Sasina i chcemy dowiedzieć się absolutnie wszystko na temat tej willi. Kto podjął decyzję o wystawieniu tej willi na sprzedaż? Kto dał zgodę za wystawienie jej za 5 milionów 500 tysięcy złotych? Czy były robione operaty szacunkowe? Kiedy te operaty szacunkowe były zrobione? Kto je zrobił? Czy były wystawiane ogłoszenia? Gdzie te ogłoszenia były wystawiane? Czy jeżeli one były wystawiane w internecie, to ile razy została kliknięta witryna internetowa, żeby opinia publiczna mogła dowiedzieć się coś na temat tej willi? Chcemy wreszcie się dowiedzieć, ile kosztował remont tej willi, bo z naszych informacji wynika, że w 2009 roku ta willa przeszła gruntowną modernizację pod okiem konserwatora zabytków. A wszyscy doskonale wiemy, że jak konserwator zabytków nadzoruje remont, to koszt takiego remontu jest kilkukrotnie wyższy niż bez konserwatora zabytku, bo tu są specjalne, specjalistyczne i materiały, i technologie użyte do modernizacji tej willi. Chcemy się też dowiedzieć, kto wynajmował tę willę na przestrzeni ostatnich 20 lat, i czy i jakie pożytki z tego tytułu zbierał Polski Holding Nieruchomości. Bo może się okazać, że wynajem tej willi dla Skarbu Państwa, dla spółki Skarbu Państwa był zdecydowanie bardziej korzystny niż sprzedaż tej nieruchomości, która w naszym przekonaniu była pozorowana, ustawiona i zrobiona w kręgu wzajemnej adoracji polityków Prawa i Sprawiedliwości. I na sam koniec do pana premiera Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj, kilka godzin temu, ochoczo, z uśmiechem na twarzy, dziękował panu ministrowi Czarnkowi. Panie premierze, jeżeli pan dziękował panu ministrowi, to chyba tylko i wyłącznie za to, że pan minister Czarnek za publiczne pieniądze zabezpiecza pana polityczny tyłek na wypadek przegranych wyborów w formie majątku publicznego.
I panie premierze, gdyby pan miał polityczne jaja, to po takim numerze, który zrobił pan minister Czarnek, powinien go pan natychmiast wyrzucić na zbity pysk. Bo dla takich darmozjadów, którzy nie nadają się do zarządzania, defraudują tak naprawdę publiczne pieniądze, rozrzucając je na prawo i lewo, nie powinno być miejsca na żadnym stanowisku ministerialnym opłacanym z pieniędzy polskiego podatnika. Szanowni Państwo, tak jak już wiemy, 12 organizacji pozarządowych dostało ponad 40 milionów na zakup chociażby takich nieruchomości. To miały być podmioty, które miały wspierać edukację i szkolnictwo, przy czym warto zauważyć, że niektóre z tych organizacji powstały 3 dni przed końcem złożenia ofert. Więc chciałbym zapytać pana ministra Czarnka, jak taka organizacja wspierała właśnie edukację, jak wspierała też szkolnictwo. I kolejny przykład organizacji, która w trybie chyba ekspresowym wspierała akurat pana Czarnka, czyli Dumni z Elbląga, która powstała 6 miesięcy przed złożeniem oferty. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ja jako działaczka organizacji pozarządowych, która również pozyskiwała środki publiczne, w tym również na kwoty milionowe, musiałam mieć po prostu całą historię. Historię działania organizacji pozarządowej, rozliczenia, które dotyczyły właśnie pieniędzy publicznych. Z każdego grosza musieliśmy się rozliczyć. Przynajmniej 10 lat trwało, by zbudować taką historię, by móc sięgać po tak duże pieniądze dla organizacji pozarządowych. Jestem zadziwiona, w jaki sposób właśnie pieniądze publiczne trafiają do organizacji, które do tej pory nie miały takiej historii, nie miały portfolio. I to jest po prostu dla mnie skandaliczne, ponieważ wiele organizacji pracuje bardzo rzetelnie, pracuje wytrwale, żeby taką historię zbudować i żeby takimi pieniędzmi też zarządzać. I co ciekawe, taka organizacja jak moja przekazywała te pieniądze w formie usług publicznych dla ludzi, dla mieszkańców, dla Polek i Polaków. A tutaj Prawo i Sprawiedliwość kupuje sobie zabezpieczenie na przyszłość. I to jest wyjątkowo podłe, że właśnie coś takiego się dzieje. Te dotacje to jest owoc drzewa zatrutego. Te owoce będą przynosić same straty dla społeczeństwa, ale będą przynosić niestety korzyści chyba dla Prawa i Sprawiedliwości, które straci władzę i nie będzie miało z czego żyć. I właśnie w ten sposób traktują pieniądze publiczne. Tutaj z kolegą posłem Tomaszem Trelą złożyliśmy również wnioski do Najwyższej Izby Kontroli. Kolega trochę wcześniej, ja również złożyłam, ponieważ w moim okręgu właśnie Dumni z Elbląga pod Elblągiem mają taką własność kupioną z wadami prawnymi. Musicie Państwo wiedzieć, że w czasie konkursu i nawet w trakcie podpisywania umów są zmieniane kryteria. Kryteria dotyczące nieruchomości, czyli są zmieniane adresy, nieruchomości są zmieniane, są błędy w tych ofertach. Za coś takiego, z przyczyn formalnych, takie oferty powinny odpaść. Więc mam nadzieję, że prezes Banaś sprawdzi w całym postępowanie konkursowe, sprawdzi, co się działo podczas podpisywania umów przy wszystkich tych nieruchomościach, bo naprawdę to, co się dzieje, jest wyjątkowo korupcjogenne i pokazuje siatkę powiązań Prawa i Sprawiedliwości z organizacjami, które zostały przez nich założone i to na prędce. Liczę na to, że wszystko się wyjaśni i będą organizacje mogły rzeczywiście korzystać z pieniędzy publicznych w sposób rzetelny, uczciwy, tak jak do tej pory organizacje robiły niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Dziękujemy bardzo.